Tak, dobry wieczór. Tak się składa, że... A ty tu już jest. Tak, ja wiem o tym, że jest. Tak się składa, że ostatni raz na Oli występowałem dokładnie 5 lat temu. Tak coś mi migało, a potem sprawdziłem i sam nie mogłem wierzyć, że 26 stycznia 2012 roku miałem tutaj moją ostatnią prezentację, pierwszą miałem... Tak, to jeszcze było... Tak, tak. I 5 lat temu opowiadałem wtedy o początkach Fundacji E-Państwo, którą współzakładałem. Wtedy to był początek drugiego roku działalności. I wtedy opowiadałem o Sejmometrze jeszcze, który istniał, który potem zamienił się w portal Moje Państwo. O tym, dlaczego w ogóle powstaliśmy. Powstaliśmy po to, żeby zajmować się dostępem do informacji oraz otwartymi danymi w Polsce i wszystkimi innymi rzeczami. I o inwestycji, którą otrzymaliśmy od twórcy eBaya. I to był taki zupełnie nasz początek. No, od tego czasu minęło 5 lat. Pojawiły się takie inicjatywy jak Kody dla Polski, Personal Democracy Forum, Otwarte Miasta i jeszcze parę innych. Natomiast faktycznie parę tygodni temu ogłosiłem, że odchodzę, odchodzę z zarządu i skupiam się na czymś zupełnie nowym, ponieważ w międzyczasie rozwijałem gdzieś bloga podróżniczego, który zaczął zmieniać się troszeczkę w takiego, no może nie w bloga reporterskiego, ale podejmowałem parę aktywności na bazie moich poprzednich doświadczeń reporterskich, gdzieś mnie w tę stronę ciągnęło, a jednocześnie obserwując to, co jakby dzieje się w tej przestrzeni związanej z informacją, no zaczęło mnie fascynować bardzo mocno zjawisko, może nie, można powiedzieć w pewnym sensie posprawny, fascynować w takim sensie, no jakby skąd to się bierze, jaki ma wpływ na nas i co możemy zrobić, żeby z tym zjawiskiem sobie w jakimś sensie poradzić, ponieważ no, mamy gdzieś, pracując 6 lat w danych, bardzo dużo czasu spędzaliśmy poszukując dla nich kontekstu, ale bardzo dużo energii składaliśmy, jakby wkładaliśmy w to, żeby pozyskiwać bardzo dużo danych publicznych, udostępniać je, żebyście mogli sobie potem je przeszukiwać. I na podstawie tego trzeba zacząć budować kontekst, bo jedno to są te źródła, które się pojawiają, a potem okazuje się, że na podstawie tych danych powstają narracje. I nie zawsze te narracje są, no, narracja raczej ma w tym momencie raczej negatywne znaczenie. I mam na początek dla was takie pytanie. Czy wiecie, ilu muzułmanów przypada na 100 osób w Polsce? Nie ma złych odpowiedzi. To się, chciałem powiedzieć, nie nagrywa, ale 0,3 mamy. Ktoś da więcej? Ktoś da mniej? Mniej niż jeden. Otóż, ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Otóż przypada poniżej 0,1. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, ponieważ to są dane z tak zwanego indeksu ignorancji. I otóż okazuje się, że w Polsce taki uśredniony Polak myśli, że jest około, że na 100 osób, 7 osób to są muzułmanie. Czyli co 15 osoba w Polsce. To nie jest źle. To nie jest źle. Słuchajcie, spójrzmy sobie na Francję. Aktualna wartość 7,5, odczuwalna wartość 31, czyli przeciętny Francuz myśli, że co trzeci Francuz jest muzułmaninem. Spójrzmy na Niemcy. 5% aktualnej, 5% faktycznie, odczuwalne 21. I teraz mówimy o danych, które w pewnym sensie pokazują zjawisko, no teraz byśmy odnieśli do zjawiska migracji. Zjawisko migracji odgrywa bardzo ważną rolę. Na pewno będzie odgrywało bardzo ważną rolę. Zwróćcie uwagę, że te dwa pierwsze kraje w tym roku mają przed sobą wybory. I jeżeli spojrzymy sobie na wydarzenia z ostatniego roku, takie wydarzenia jak Brexit, jak wybory na prezydenta USA, zjawisko migracji odgrywało bardzo istotną rolę. W Polsce przy wyborach parlamentarnych w 2015 roku może nie odegrało kluczowej, ale na pewno zauważalną rolę, szczególnie we wrześniu i październiku, tuż przed wyborami, kiedy kampania wyborcza trwała w tym samym czasie, kiedy trwał jakby ten największy moment medialnego kryzysu uchodźczego wtedy w Europie. Co ciekawe, zwróćcie uwagę na Turcję, gdzie jest 98% muzułmanów, ale odczuwalne 81%. W drugą stronę. I skąd się takie odczucia biorą? Mogą się one brać z takich rzeczy, które zmieniają całkowicie dyskurs. To pewnie pamiętacie to zdjęcie. Alan Kudi, znaleziony 2 września 2015 na plaży w Turcji. To zdjęcie całkowicie zmieniło postrzeganie tego kryzysu uchodźczego. Wytworzyło wrażenie, że trasy uchodźcze pokonuje więcej dzieci niż faktycznie. Tam wtedy były różne, do dzisiaj te narracje funkcjonują, bo jeżeli sobie spojrzymy faktycznie na twarde dane, to wtedy w 2015 faktycznie tymi trasami chodźczymi, które prowadziły do Europy i do dzisiaj tak jest, że podróżowała większość mężczyzn. Ten stosunek się trochę obniżył,
ale na podstawie tej prostej danej są budowane różne narracje, tak? Czyli, że młodzi mężczyźni jadą do Europy, żeby bojownicy ISIS i tak dalej, i tak dalej. I z takich rzeczy, które bardzo mi ciężko mówić to w kontekście akurat tego obrazka, ale się szerują z wyrazami sympatii, jakiegoś takiego krzyku empatii do tej tragedii, która się tutaj rozgrywa i zmieniają całkowicie ten obraz. I z takich poszczególnych wydarzeń też zwróćcie uwagę, że bardzo często mamy takie pojedyncze wypadki, czy to związane z uchodźcami, czy z jakąś inną działalnością, które sprawiają, że zmieniamy swój pogląd i mamy wrażenie, że jest tego więcej, ponieważ tylko pojedyncze rzeczy są nagłaśniane. I teraz właściwie jak w tym wszystkim, jak to wszystko zacząć tłumaczyć, szczególnie jeżeli pojawiają się takie tematy, które bardzo długo są ignorowane w głównych mediach. Ja sobie nie włączyłem, to jest stoperka, poczekaj. Według niego mam jeszcze 20 minut. Które bardzo długo są ignorowane i w szczególności dotyczy to relacji ze świata. Nagle dzieje się coś złego. Albo inaczej, nagle dzieje się coś bardzo, bardzo złego w czymś bardzo złym. Na przykład wojna w Syrii, która rozpoczęła się już jakiś czas temu. Ale kiedy tak naprawdę dotknęła nas po raz pierwszy? Za sprawą kryzysu uchodźczego w 2015 roku. Potem po raz drugi za sprawą Aleppo. I z Aleppo również, kiedy zaczęły się przedostawać obrazki, tutaj też można się zastanawiać, jak one były przekazywane, ale wtedy zaczęła się pojawiać ta jakby masowa empatia. Nie wtedy, kiedy zaczął się cały konflikt. I teraz co się dzieje w momencie, w którym masowo zaczynamy się interesować, w ogóle zaczynamy sobie, dobra, co się dzieje w tej Syrii? No więc jak ktoś sobie spróbuje sprawdzić, kto jest zaangażowany w konflikt syryjski, to za mną macie screen z Wikipedii, który próbuje wylistować główne strony z rozbiciem na do szczegółowienia. Nie ma w ogóle takiej opcji, żeby to w jakiś sposób nagle, mając cały deficyt informacji na temat tej sytuacji, żeby ktoś nagle usiadł i to wszystko wytłumaczył. To jest w ogóle trudne, żeby być ekspertem i tak naprawdę dobrze to wszystko zrozumieć. I to jest też taki problem, że ta korespondencja pomiędzy tymi dużymi wydarzeniami no jest nieopłacalna. Jak się rozmawia z reporterami, to oni zawsze mówią, że no, z ich perspektywy są to ważne rzeczy, ale aktualnie dzieje się coś innego, że to jest właściwie takie zadanie bardziej, można powiedzieć, dla blogera, w tym momencie reportera, który będzie prowadził codzienną, czy bardzo regularną relację, niezależnie od tego, czy to będzie generowało większe zainteresowanie, czy nie. I teraz chciałbym jeszcze tutaj, próbowałem coś dla was sfakt-checkować. I zobaczmy, jak mi się udało. Mamy przed sobą artykuł, który ukazał się jakieś, czy dzisiaj, 10 dni temu, przewinął się przez dwa portale, mignął mi na jednym z głównych portali. Nie chcę tutaj krytykować medium, nie chcę krytykować osoby, która go opublikowała, chcę skupić się w ogóle na samym zjawisku. Mamy coś takiego. Nowy szlak migracyjny uchodźców prowadzi między innymi do Polski. Oczywiście w kafelku na stronie głównej widzimy tylko tę część. No i niektórzy to zignorują. Niektórzy mają już swoje przekonania, więc ich to utwierdzi w tym, że należy się bronić. Właściwie, ale co się za tym kryje? Właściwie no, mnie to bardzo zainteresowało, ponieważ interesuję się tematyką uchodźczą i migrancką. No i zacząłem sobie dalej wchodzić. No, nowy szlak migracyjny prowadzi do Unii Europejskiego Wschodu. No, agencja Frontex, czyli agencja, która ma siedzibę zresztą w Warszawie, zajmuje się ochroną granic, monitoringiem tego, co dzieje się na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, taką trasę już od dosyć dawna zna. Więc to nie jest tak, że też żebyśmy sobie jasno powiedzieli, że te trasy to nie są takie, bym powiedział, wydeptane ścieżki, tak, że jakby przyjeżdżamy na granicę z Ukrainą i potem taki mamy szlak i sobie nim idziemy i to jest coś w tym stylu. Faktycznie był taki moment, że Droga Bałkańska, można powiedzieć, że miała taką trasę, która była bardzo jasno sprecyzowana, ale ona też się szybko zmieniła. No i mamy co dalej. Wspomniał doradca premiera Węgier, Gyorgy Bakondi, według niego, i teraz wrócę na chwilę do tego artykułu, tutaj jakby pierwsza rzecz, Gyorgy Bakondi, doradca, okej, dobra. No to
zaczynamy fakt czekować. Odzywam się do paru osób na Węgrzech, dziennikarzy, i pytam, kim jest Gyorgy Pakondi. No, odzywam się do ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi, z tak zwanymi niezależnymi mediami, w związku z czym dostaję opinie bardzo negatywne o tej osobie. No to zaczynam szukać osoby, która jest, powiedzmy, bliżej związana z reżimem, z rządem Orbana, taki palnęło mi się. Tak. No i oczywiście mamy tutaj do czynienia z opinią pozytywną. No ale to jest, kurczę, problem w momencie, w którym jakby mamy podzielone społeczeństwo na dwa obozy i gdzieś trzeba szukać tego złotego środka. No więc okej, okay, no więc, ale zasiągnąłem języka od dwóch stron. Skłaniam, jakby wiem, komu prywatnie bym bardziej ufał, jedziemy, szukamy dalej. Co on tutaj jeszcze mówi? Że no, coraz więcej nielegalnych imigrantów dociera do Polski poprzez Ukrainę, Białoruś i Litwę. Okej, okay, to jest jakiś trop, czyli teraz trzeba się odezwać do dziennikarzy, którzy zajmują się tą tematyką w tych krajach. Odzywamy się. No na Ukrainie wychodzi, że oficjalne dane są za 2015. No okej, okay, więc w 2016 mogło wyjść, no więc teraz czas złożyć wniosek o dostępne informacji, no 14 dni minimum, żeby czekać. Na Białorusi nadal czekamy. I to jest najważniejsza rzecz, która pada. Jak podkreślił w ostatnim czasie, liczba uchodźców na tej trasie wzrosła o rząd wielkości. Ja chciałem wam powiedzieć, że od wczoraj też schudłem o rząd wielkości. I teraz jakby to jest mega trudne do takiego rozbicie na takie atomy, okej, okay, jakby, bo jest treść tego artykułu i to jest jedna rzecz, a druga sprawa to jest odbiór tego artykułu. I tutaj jakby wracamy do nagłówka. I teraz możemy się spierać. I prawdopodobnie byśmy się spierali w zależności od różnych naszych preferencji politycznych, tak, no, czy wzrosło, czy nie. A co w ogóle jest wzrostem? Tak, czy to jest jakieś tam do 5% to czy jednak będziemy bronić tego, że jeśli wzrosło o 0,001, no to znaczy, że jest wzrost. Bardzo ciężkie to jest do tego. Teraz zwróćcie uwagę, ja to zacząłem fakt czekować, trafiłem na 8 dni temu i w międzyczasie też wystąpiłem, sprawdziłem sobie, aha, jeszcze Węgry. Węgry, kraj, który rząd prowadził kampanię antymigrancką, opierając bardzo dużą część swojej polityki wewnętrznej na budowaniu strachu względem migrantów i uchodźców. Migranci zabiorą wam pracę, nie ufajmy migrantom. Co jest bardzo ciekawe, tutaj akurat takie jedno przedsięwzięcie, racjonowaliśmy wspólnie z Konradem i pamiętam taką jedną rzecz, która mi bardzo utkwiła. Jeden z aktywistów powiedział, że w momencie, w którym uchodźcy znaleźli się w samym centrum Budapesztu, bardzo duża część ludzi przestała się ich bać. Bo tak jakby skończyło się straszenie, pojawiła się taka namacalność i wręcz spowodowało to wzrost takiej zwykłej ludzkiej solidarności, czyli przynieśmy obuwie, przynieśmy koc, przynieśmy jakieś jedzenie. I to jest jakby zetknięcie, zbudowanie chwilowego mostu pomiędzy tymi dwoma grupami, nie wiem, kulturami, pokazało, że no, można jakoś, nie wiem, współpracować, że to wcale nie ma tam takiego dużego strachu. Ale wróćmy na chwilę do Polski. To jest coś takiego, Urząd do Spraw Cudzoziemców publikuje bardzo dużo danych. Za 2016 czekamy jeszcze na opracowanie, no ale pan doradca premiera Węgier powiedział no, w połowie stycznia, że ten ruch wzrósł. No i to teraz mam informację. To jest od 1 do 19 stycznia 2017 tego roku dane polskiego urzędu. W porównaniu z tym samym okresem 2016 liczba osób biegających się o ochronę międzynarodową utrzymuje się na dużym poziomie. Okej, okay. Okay. To jest jakaś poszlaka, no tu już pojawiają się inne informacje. I teraz idąc dalej, właściwie pojawia się tylko i wyłącznie coraz więcej znaków zapytania. Czyli tak naprawdę w jaki sposób, moim celem nie jest obalenie takiej historii, jest tylko pokazanie jakby paru rzeczy. I te znaki zapytania są takie, no okazuje się na przykład, że wzrósł ruch. Więcej osób pojawia się z Tadżykistanu. To 4% w tym roku, 15 osób. To jest związane z wydarzeniami w Tadżykistanie i tutaj jakby znajoma reporterka pisze teraz o tym jakby reportaż i ona mnie jakby też nakierowała na to, że może właśnie to chodzi może chodzi o Tadżyków. No ale nie wiemy. W związku z czym tych znaków zapytania jest więcej. W momencie, w którym teraz problem jest taki, że to, co ja teraz jakby próbowałem zrobić na temat tego artykułu, to jest w ogóle odwrócenie jakby
nie chciałbym powiedzieć tradycyjnego, bo uważam, że to powinien być obowiązujący model dziennikarstwa czy relacji, czyli sprawdź i publikuj. Natomiast tutaj było publikuj i sprawdź. I mogę tylko powiedzieć tyle, że jakby po całym tym procesie, który jeszcze trwa, wygląda na to, no, że pewne rzeczy należy po pierwsze dać dużo kontekstu w takiej depeszy. Po drugie, że wychodzi na to, że ten rząd wielkości no, będzie takim mikrorzędem wielkości. I jest jeszcze coś takiego, czyli zastana sytuacja narracyjna, która moim zdaniem jest w tej chwili bardzo istotna, czyli jakby jako osoba, która publikuje, nie myślę tylko o moim tekście tu i teraz, który mam przed sobą w edytorze, tylko myślę o tym, o jakby do jakiej rzeczywistości ja go wkładam, jak on będzie potencjalnie odebrany. Biorąc pod uwagę różne rzeczy, że więcej ludzi szeruje, nim przeczyta, że przyswajamy fakty, które potwierdzają w to, co już wierzymy, że nie lubimy rzeczy, które przeczą temu, w co już wierzymy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, to jest takie bardzo mało jakby seksowne, jakby powiedzieć, no, w sumie nie mam odpowiedzi. Tak, jak to skonstruować? Natomiast pokazuję wam ten proces, żeby powiedzieć o trzech rzeczach. Pierwsza to jest to, że to zajmuje bardzo dużo czasu. W momencie, w którym ten pan powiedział to w telewizji węgierskiej, momentalnie stało się to depeszą. Tak się złożyło, że parę redakcji to zasięgnęło języka u swoich reporterów i zdyskredytowało tę wiadomość. Parę skorzystało z automatycznego systemu publikacji i po prostu rozmawiałem również z osobą, która publikowała to na jednym portalu, pytając się, jakie były motywy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby, i teraz zwróćcie uwagę, że ja jeszcze tego procesu nie skończyłem, jeszcze czekam 6-7 dni na odpowiedzi z wniosków. W związku z czym takim minimum, jakbym się za to wziął od razu, to 14 dni, tak? Czyli jakby ostatnie dane spłyną, jeżeli dostanę je na czas. Oprócz tego zaangażowanych jest w tej chwili jakieś 5-6 osób z trzech różnych krajów. I tak sobie badamy jedną wypowiedź jednego przedstawiciela rządu, która ma potencjalnie duży wpływ. I to jest strasznie dużo czasu, moim zdaniem bardzo potrzebnego i jakby już nie wchodząc, czy media go mają, czy nie, bo ja nie jestem tutaj po to, żeby w jakimś sensie krytykować media. Tak jak nie lubię, kiedy blogosferę się ocenia przez zachowanie jednego blogera, tak nie staram się oceniać świata dziennikarskiego przez zachowanie jednego dziennikarza. Ale rozumiem, że ten czas jest bardzo, może go po prostu nie być. Druga sprawa to jest sieć współpracowników. To znaczy, są osoby, z którymi bardzo dawno współpracuję i po prostu im ufam. Czasem jakby pierwszym źródłem kontaktu, jeżeli jest jakiś kraj, w którym nie mam znajomego eksperta od spraw uchodźczych, czy reportera i tak dalej, w tej kwestii, tak naprawdę, żeby dobrze pokierować, wystarczy kontakt ze zwykłym obywatelem, na sam początek, na zasadzie, bo każdy ma jakąś taką kompetencję. Gdybyście, na przykład, no, jak stąd dojechać do lotniska, no, ktoś wie, tak? W związku z czym to jest jakaś taka wiedza, którą mamy. A czy ostatnio w polskich mediach coś się mówi o tych sprawach związanych na przykład z tym szlakiem migracji? No nie mówi się, ale może nie wiem. No to zobacz, ja wygooglam, bo są takie portale, ja to wiem. Ja cię pokieruję, gdzie iść dalej. Natomiast ta sieć współpracowników, których darzy się zaufaniem, którzy mają udokumentowaną już za sobą jakąś pracę, jest bardzo istotna w tym, żeby ten czas skrócić. Natomiast ten czas to nie jest tak, że mi jakoś wybitnie zależy na tym, żeby ten czas skracać. Ja uważam, że on jest bardzo potrzebny i jestem za tym, żeby czegoś nie opublikować albo opublikować, jak już wszyscy zapomną o tym, co też jakoś się przekłada na zaangażowanie albo na tym, no stary, no już o tym się nie mówi. Żeby jednak ta informacja no, była możliwie sprawdzona. I trzecia sprawa to jest, też chcę wam pokazać ten proces, bo to jest cały czas, to jest właściwie jakby jedyną walutą w tej chwili mamy zaufanie, bo i to jest, albo wiarygodność też ma się po prostu jedną. I moim zdaniem to pokazywanie procesu, nawet nie do końca zakończonego sukcesem i takie uczciwe powiedzenie, no słuchajcie, no nie udało się nam dojść do tego, ale zrobiliśmy to, żeby sprawdzić, czy ta informacja jest prawdziwa, fałszywa, czy jakaś inna, jest bardzo istotne. No, w czasach takiego dużego kryzysu ufania, Konrad pokazywał te statystyki, no i tak gdyby te 50%, no to jest, no tyle ludzi głosuje w Polsce w wyborach, tak plus minus 51%, nie? Tak w tych statystykach zaufania. Więc to pokazywanie procesu, w pewnym sensie kulis pracy takiej redakcyjnej, no nie chcę mówić fact-checkingowej, ale jest o tyle istotne, żeby
odbiorcy, moim zdaniem, mogli nabrać no, pewnego zaufania do mechanizmów, które funkcjonują, żeby one też pokazywały, że poza tym, że ja mówię, że staram się być rzetelny, są pewne procesy, które to udowadniają. I teraz, jeżeli sobie przyjrzymy do takich źródeł właściwie informacji, które mamy o świecie, no to okej, okay, mamy i tutaj jakby o wojnie już mówił już Marcin, ale mamy okej, okay, mamy duże agencje, mamy też polską agencję prasową, która za sprawą depesz, no ale z tymi depeszami bywa bardzo różnie, przesyła do tego, niestety te depesze bardzo często są też republikowane. To znaczy, ja się cały czas zastanawiałem, gdzie jest ten proces, w szczególności w takim, okej, okay, agencja wysyła depesze, kto jest odpowiedzialny za jakieś powiedzenie, dobra, hej, agencja prasowa, redakcja, osoba, która publikuje, no, czy odbiorca, tak? Czy przerzucamy na odbiorcę i mówimy, dobra, nie, no teraz jest media literacy, edukacja medialna, musisz umieć wszystko odróżnić, tam niezależnie czym cię zalejemy, to już tam poradzisz sobie. Kolejna sprawa, dane. No one są bardzo, bardzo pomocne, w szczególności w tych kwestiach takich, no, związanych z migracją. Ale na podstawie danych, no, żeby uzyskać takie jakby szersze spektrum. I są też takie rzeczy, które, jak publikowałem tekst na temat sytuacji z Węgier, to byłem w pełni świadom, że te dane, które jakby upublicznimy, czyli że tam wtedy to było 60 chyba, 7% uchodźców jest płci męskiej, będzie odebrane jako odebrane. Ale też jest jakby nauką z tego, z całej pracy Fundacji Je Państwo, że brak narracji jest bardzo doceniany. I że na podstawie tego jesteśmy w stanie sobie jakby wyciągnąć dużo wniosków. Tych danych jest póki co sporo. Różne rządy robią różne rzeczy, żeby ograniczyć dostęp do informacji. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Relacje naocznych świadków, no, czyli takie rzeczy, które powiedzmy mają charakter, jakby jestem, biorę telefon i zaczynam nadawać. One są niewątpliwie bardzo często fragmentem, mogą też być bardzo krzywdzące, zakrzywiające przekaz. Ale jeżeli potem uda nam się to wszystko zebrać, to pomagają otworzyć całej rzeczy. I też jak sobie pomyślimy, to bardzo dużo czerpiemy z natywnych mediów, w szczególności mediów anglojęzycznych. No i teraz pozostaje pytanie, co z tymi korespondentami zagranicznymi, których kiedyś było więcej. Teraz jak sobie spojrzymy, to jest badanie z 2014 roku, czyli ile korespondentów znajduje się w którym kraju. W tej części badania Polska nie uczestniczyła, w związku z czym no, nie ma danych, ile dokładnie korespondentów jest w Polsce, ale zwróćcie uwagę, że najwięcej korespondentów zagranicznych jest w Wielkiej Brytanii. 1700, czyli tylu reporterów do różnych krajów, do różnych redakcji nadaje. No tutaj najmniej ma Malta, nie, przepraszam, Słowenia. No myślę, że Słowenia teraz za sprawą pierwszej damy USA trochę więcej korespondentów będzie miała. A teraz mamy z kolei korespondentów, okej, okay, chodzi o, czyli korespondentów z danego kraju, którzy są gdzieś w innym kraju. No i w Polsce oszacowano, że takich osób jest 50, czyli które jakby Marcin prawdopodobnie jest w tej grupie. Najwięcej takich, najwięcej korespondentów mają, jak widzicie, Niemcy, ponad 500. Natomiast jedno trzeba sobie jasno powiedzieć, że ilość korespondentów drastycznie spada. Tutaj jest raport z 2016 roku, on tu wtedy już się nazywa, że to jest modest decline, czyli taki skromny spadek biur, ale mówimy o 2016 roku, bo na przykład w czasach wojny w Wietnamie, w Stanach, ta ilość tak zwanej korespondencji międzynarodowej w mediach dochodziła do 40%, pod koniec 2010 do 7%. I teraz, i to nie o to chodzi, że jakby odbiorcy powiedzieli nie, po prostu już nie chcemy tam tego świata, tylko też to zaczął tutaj rządzić no po prostu prosty biznes. Udało się ten czas inaczej zapełnić, znacznie taniej. Reportaż, reporterka, z punktu widzenia biznesowego, to są przedsięwzięcia obciążone największym ryzykiem, pod kątem takim, że mogą nie wygenerować sukcesu, czyli szybkiej publikacji, która przyniesie, nie wiem, określony ruch na stronie. A oprócz tego generują też duże koszta, no bo mówimy o pracy wielotygodniowej, wielomiesięcznej, o inwestycji w taką osobę, żeby miała taką wiedzę gotowa na ten jeden moment, w którym nagle się okaże, że mamy do czynienia z próbą zamachu stanu w Turcji
I ktoś nam musi to zacząć tłumaczyć. Jakby dlaczego? Od kiedy to narastało? Co to może znaczyć? I tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że Turcja, mówi się, że Turcja jest, czy Turcja, Rosja, Bliski Wschód, zanosi się, że w tym roku to będą takie rejony, których jakby wydarzenia będą bardzo oddziaływać na to, co dzieje się w Europie, a przez to również w Polsce. Takich relacji, no, Gazeta Wyborcza ma jednego reportera, który stara się pisać o Turcji. Gazeta Wyborcza po tym jak Wacław Radziwinowicz został poproszony o opuszczenie Rosji, ostatnio ogłosiła, że nie będzie zapełniać, ale została zgoda na jedno miejsce, ogłosiła, że nie będzie tego wakatu nikim zapełniać, jak również, że rezygnuje z dalszych korespondentów. Koszta. A jednocześnie, no też zainteresowanie, jakby, kiedy my się interesujemy Ukrainą? No, 2004, 2014, ale żeby rozumieć do końca, co się dzieje, no i oczywiście chyba, że wydarzy się coś takiego, że no, bardzo wiadomo, że te rzeczy, takie działania podejmowane, czy to przez władze ukraińskie, czy wypadki dziejące się na Ukrainie, no antypolskie, no to bardziej do nas dociera. Więc jakby, a nie mamy tej zupełnie innej rzeczy, nie mamy tych informacji, które dawałyby nam ten pełny obraz. I zbliżając, jakby biorąc to wszystko pod uwagę, stwierdziłem, że chciałbym połączyć te wszystkie doświadczenia, czy to związane z pracą fundacji, czy z działalnością reporterską. Tutaj widzicie akurat fragment trasy Drogi Bałkańskiej. To jest drogi, której już nie ma, ale którą jakby gro uchodźców, no ja to szacuję, że minimum 800 tysięcy. To jest najbardziej zaniżony szacunek. No, tyle osób tą drogą przeszło. To jest droga od Turcji przez Grecję, Bałkany, Austrię do Niemiec. Można jej zakładać, że dużo ponad milion. Że to nie jest tak, że wy, społeczność, czytelnicy, widzowie, nie chcą. To jest mój zegarek? To jest, sam się wykończyłem. I to jeszcze w kluczowym momencie, jak już miałem finish. Że gdzieś jest to, że chcemy rozumieć świat. To tak mówiąc bardzo górnolotnie i prostolinijnie, ale głęboko wierzę w to, że chcemy ten świat rozumieć i chciałbym jakiś czas poświęcić temu, żeby poszukać sobie takiej drogi i sprawdzić, czy to się uda. I teraz jakby skupiamy się na trzech rzeczach. W budowaniu tej nowej inicjatywy, która ma być takim... inicjatywy, która będzie tłumaczyć świat. Ja jeszcze nie zdecydowałem, czy będę nazywał to blogiem, czy medium, startupem, organizacją pozarządową. To sobie formę dobierzemy później. Teraz w tej chwili budujemy fundament wartości, czyli wszelkiego typu rzeczy. To są we współpracy z wieloma reporterami. Chcemy zbudować taki zbiór zasad, którymi wszyscy będą się kierować. To jest dla nas bardzo ważna rzecz i też mówię w liczbie mnogiej, ponieważ nie będę tego robił sam, mimo że sam zacząłem, ale więcej osób będzie w to zaangażowanych. To jest bardzo ważne, żeby to wszystko było na tym oparte, żeby to było jasno i transparentnie zakomunikowane, żeby odbiorcy mogli nas sprawdzać, czy aby na pewno te fundamenty realizujemy. Do tego szukamy ludzi o twardych kręgosłupach, czyli osób, reporterów, blogerów, twórców, którzy no, nie wierzą w wartości, ale kiedy przychodzi do czego, potrafią również je realizować. I do tych dwóch rzeczy chcemy dorzucić, ja to nazywam infrastrukturę dla rzetelności, czyli krąg współpracowników, różnego rodzaju technikalia, które pomogą nam wspierać te procesy pozyskiwania danych, nawiązywania współpracy z innymi reporterami, bo to też jest, nazwa inicjatywy jest anglojęzyczna nie przez przypadek, ponieważ współpracujemy z wieloma osobami, którzy jakby są freelancerami, reporterami żyjącymi w innych krajach i którzy nam w tej pracy pomagają. I no, głęboko wierzę, rzeczywistość zweryfikuje, że powiązanie tych trzech rzeczy da nam zaufanie społeczności. Rzecz, o której w ogóle tutaj nie mówię ani nie piszę, to jest jakiekolwiek monetyzacja czy model biznesowy. Na spokojnie będziemy czekać i będziemy to budować, natomiast zaczniemy myśleć o innych rzeczach, które mają to wszystko napędzać w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy ustalimy i sobie spełnimy. I to miałem, z czym obecnie pracujemy. Mówić? O.
Dzięki, dzięki. Dwie rzeczy. Ja obiecałem, publikując to jakby taką małą, krótką zajawkę o tym, co będziemy informować, że będziemy bardzo powolni, że my będziemy ostatni i słowa dotrzymuję. Powiem szczerze, że świetnie idzie tak sobie tak dookreślić takie reguły na początku. To jest super sprawa w nowej inicjatywie, kiedy można naprawić wszystkie grzechy, jakby z grzechów przeszłości uczynić fundament, nie? Jakby swojej nowej pracy. Ale to chodzi o to, żeby zrezygnować z presji czasu, zrezygnować z presji ruchu, bo nie chcemy się, jakby to nie ma być inicjatywa, która będzie w modelu Traffic Growth, tylko w modelu Make Change, powiedzmy w tym sensie. I dwie rzeczy w najbliższym czasie. Jedna jest poświęcona sytuacji migranckiej na Cyprze, a druga to jest taka analiza, w jaki sposób dziennikarze mają dostęp do parlamentów na świecie. To jest związane z tymi wypadkami z grudnia. To jest taki temat, który jakby idealnie wpisuje się w to, co chcemy robić, czyli łączenie wielu, jakby współpraca z wieloma osobami po to, żeby, no tu trzeba zaangażować bardzo dużo ludzi, ponieważ jak ogłaszałem to, że będę to robił, wymieniłem, że będzie Unia, NATO, G8, G20, a potem podliczyłem, że to jest 61 krajów. Także, ale jesteśmy już widać światełko w tunelu. I to bardzo dużo organizacji się zaangażowało z pomocą i te dwie rzeczy w najbliższym czasie będziemy publikować, nie powiem kiedy, zaskoczymy was. I to tyle ode mnie, bardzo, bardzo dziękuję.